Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie na kanale Niepoprawny Dyplomata. Znajdujemy się na Brooklynie, za nami oczywiście Manhattan. Jesteśmy w Nowym Jorku. Kolejne nasze odcinki tutaj, nie nasze pierwsze rodeo, także dalej relacjonujemy dla Was wybory w USA 2024. Dzisiaj w tym odcinku, cóż, zostawcie łapkę i porozmawiamy o Pensylwanii. Jeszcze parę dni temu razem z Tomaszem byliśmy w Filadelfii, który, uwaga, nie jest stolicą stanu Pensylwania, ale jest jednym z dość istotnych miast w historii Stanów Zjednoczonych. To właśnie tam podpisano Deklarację Niepodległości. Moi drodzy, redaktor Tomasz Winiarski, który tutaj jest ze mną, uważa i męczy mnie od tygodnia: chłopaki, kto wygra Pensylwanię, ten wygra te wybory. No cóż, kiedyś mówiono tak o Ohio. Donald Trump rzeczywiście wygrał Ohio w 2016, ale w 2020 też wygrał, a jednak wybory, wiemy jaki wynik był dalej. Także Tomaszu, Pensylwania, czemu uważasz, że jest ona taka ważna i czym charakteryzuje się ten stan? Co to jest za elektorat? Jakie postulaty do nich w Pensylwanii trafiają? Pensylwania jest kluczowa z tego względu, że dostarcza aż 19 głosów w kolegium elektorów, których to głosów potrzeba 270, aby ostatecznie wprowadzić się do Białego Domu. Pensylwania, stan leżący w pasie rdzy, silnie industrialny, z dużą liczbą tzw. blue collar voters, czyli pracowników klasy robotniczej, pracowników ciężkiego przemysłu, fabryk, ale nie tylko. I Pensylwania jest kluczowa, ponieważ jest stanem swingującym, wahającym się. Kto wygra Pensylwanię, ja mam taką tezę, ale to jest też opinia wielu ekspertów ze Stanów Zjednoczonych, gdzie się znajdujemy, że Pensylwania jest furtką, jest bramą do Białego Domu. Kto znajdzie klucz, żeby otworzyć tą furtkę, prawdopodobnie wprowadzi się do gabinetu owalnego. Z tym, że o Pensylwanii dużo silniej powinni myśleć demokraci, chociaż dla republikanów też jest kluczowa. Dlaczego demokraci powinni tak bardzo skupić się na Pensylwanii? Jeżeli przegrają Pensylwanię, to nawet zwycięstwo w innych ważnych stanach, takich jak Arizona czy Nevada, nie da im szansy na wygranie wyborów prezydenckich. Republikanie mają nieco lepszą sytuację, ale też wygrana w Pensylwanii jest dla nich kluczowa. Jeżeli wygrają Pensylwanię, to mają sytuację, gdzie są z górki, bo już wygrana w takich bezpiecznych stanach jak Karolina Północna czy Georgia, dla republikanów nie jest to coś bardzo trudnego. Połączona ze zwycięstwem w Pensylwanii gwarantuje niemalże ze stuprocentową pewnością wprowadzenie się kandydata republikanów do Białego Domu. Także wygrana republikanów w Pensylwanii to jest praktycznie otwarcie furtki do Białego Domu, a przegrana demokratów w Pensylwanii jest dla nich niemalże czynnikiem, który ich wyklucza z gry, z dalszej walki. Natomiast jeżeli spojrzymy na sondaże, to ten stan jest niezwykle ciekawy. W 2020 roku mówiło się, że to Joe Biden ma tam prawie 5 punktów procentowych przewagi nad Donaldem Trumpem. Ostatecznie okazało się, że Trump był bardzo mocno niedoszacowany w tych sondażach i różnica, ten margines przewagi Joe Bidena był niewielki, niecałe 2 punkty procentowe. Dlatego jeżeli dzisiaj patrzymy na niewielką, rzędu 0,2% punktu procentowego przewagę Trumpa nad Kamalą Harris i dołożymy do tego fakt, że Trump jest w sondażach w Pensylwanii niedoszacowany, a przynajmniej był 4 lata temu, możemy z tego prosty wniosek wysnuć, że Trump ma duże szanse zgarnąć Pensylwanię. A jak powiedziałem, to będzie coś niezwykle istotnego dla jego kampanii. Ta istotność Pensylwanii jako stanu wahającego się, tego najbardziej istotnego, to też przejawia się tym, jak dużo pieniędzy poszczególne sztaby Kamali Harris i Trumpa wydają na kampanię właśnie w Pensylwanii, na organizację tam wieców wyborczych, czy na kampanię reklamową zarówno w telewizji, w mediach, jak i na billboardach, chociażby takich, które widać na ulicach amerykańskich miast. Także kto wygra Pensylwanię, będzie miał ułatwioną drogę do Białego Domu. To jest stan też istotny ze względu na charakter tamtejszego wyborcy. Ja tutaj odwołam się do słów Mikołaja, który pytał, jaki to jest typowy wyborca i o czym on myśli w trakcie tego cyklu wyborczego. Przede wszystkim inflacja, kwestie gospodarcze. Jak powiedziałem, stan pasa rdzy. Silnie przemysłowy stan, gdzie też wydobycie surowców energetycznych jest na istotnym poziomie, a to jest też bardzo ważny temat kampanii wyborczej, ale przede wszystkim inflacja i sytuacja gospodarcza. I tutaj znowu to są czynniki, które premiują Donalda Trumpa. Jak przyjrzymy się na opinię amerykańskiego suwerena na sondaże, to Amerykanie w kwestiach gospodarczych dużo częściej wskazują na Trumpa, ponad 50% wskazań, jako na kogoś, kto jest w tej kwestii bardziej bezpiecznym kandydatem, któremu po prostu można zaufać, jeśli chodzi o amerykańskie portfele. W innych kwestiach, takich jak na przykład rozwiązanie kryzysu imigracyjnego, który też jest bardzo istotny dla wyborców w Pensylwanii, również to Trump jest wskazywany jako ten lepszy do załatwienia tego problemu.
Z drugiej strony Kamala Harris bardziej jest, wzbudza zaufanie Amerykanów, jeśli chodzi o zagwarantowanie praw reprodukcyjnych kobiet, jak to nazywają w sztabie demokratów. Natomiast gospodarka i imigracja to zdecydowanie premuje Donalda Trumpa. No dobra, to Kamala Harris wybrała na swojego running mate'a wiceprezydenta Tima Walz'a, a nie gubernatora stanu Pensylwania Shapiro, a to te dwa nazwiska były najbardziej popularne jeszcze w przeddniu tego wyboru. Jest 6 stanów wahających się w tych wyborach, w poprzednich zresztą też, jest to Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada, Georgia, no i właśnie chociażby Pensylwania. Głosy elektorskie, czy system elektorski jest różnie uznawany przez analityków demokracji. Niektórzy nawet mówią, że nie jest to demokratyczny za bardzo system, zupełnie inny od polskiego, ale wracając. Czemu nie wybrała gubernatora Shapiro, który no, na pewno premiowałby ją w jego stanie w Pensylwanii? To jest świetne pytanie. Ono dużo nam pozwoli zrozumieć. Josh Shapiro jako gubernator Pensylwanii może nie zagwarantowałby na 100% zwycięstwa Kamali Harris w Pensylwanii, ale na pewno walnie przyczyniłby się do zwiększenia jej szans po prostu na zgarnięcie tego kluczowego, jak już mówiłem, stanu. Ostatecznie Harris wybrała innego gubernatora, Tima Walz'a, ale ze stanu Minnesota. Dlaczego nie postawiła zatem na Josha Shapiro? To był mój prywatny typ, że ona postawi na Shapiro. Jednak no, to by jej na pewno bardzo dużo pomogło. Dlaczego tego nie zrobiła? To jest bardzo dziwne, ale jest na to proste wytłumaczenie. Josh Shapiro jako polityk bardzo mocno stawia się po stronie Izraela w kontekście konfliktu w Palestynie pomiędzy Izraelem a Hamasem, a Strefą Gazy, a w ogóle kwestią palestyńską. Tutaj bardzo jest silnym stronnikiem Izraela, także ze względu na swoje żydowskie pochodzenie. Natomiast Kamala Harris próbuje budować tą kampanię nieco inaczej niż Joe Biden, kiedy ten był kandydatem Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich. Kamala Harris stara się akcentować potrzebę zmiany amerykańskiej optyki na sytuację na Bliskim Wschodzie pomiędzy Izraelem a Palestyną. Tutaj próbując przypodobać się trochę elektoratowi amerykańskich Arabów, który w czasie prawyborów Partii Demokratycznej dosyć mocno odcinał się od Joe Bidena i bojkotował jego osobę na kanwie sprzeciwu wobec polityki, którą Joe Biden prowadził wobec Strefy Gazy, polityki, którą amerykańscy Arabowie nazywają taką bezrefleksyjną polityką wspierania Izraela. Oczywiście poparcie amerykańskie dla Izraela jest tożsamą z polityką dla obu partii politycznych. To jest taki wspólny mianownik, który łączy republikanów i demokratów. Jednak Kamala Harris chce odzyskać głosy amerykańskich Arabów, którzy w prawyborach oddawali puste karty do głosowania, nie chcąc poprzeć Bidena. To był taki wyraz sprzeciwu. A biorąc pod uwagę, że Arabowie w Ameryce często zamieszkają w Minnesocie i w Michigan, a Michigan jest także bardzo ważnym wyborczo stanem wahającym się w tym cyklu wyborczym i nie tylko w tym, no to Kamala Harris sobie pomyślała, że to jest dobre, aby ten elektorat raczej przyciągnąć, a nie odpychać. To było widać także w trakcie konwencji Partii Demokratycznej w Chicago, o której dużo mówił Mikołaj prosto spod Kapitolu w Waszyngtonie. Co prawda tam nie było takich bardzo silnych deklaracji o wsparciu dla Izraela, jak widzieliśmy na przykład w trakcie konwencji republikanów. To był taki oczko puszczone do właśnie arabskiego elektoratu przez Kamalę Harris, ale z drugiej strony to była też taka bezpieczna, zachowawcza postawa Harris, bo jednocześnie na tej konwencji brakowało flag palestyńskich, czyli oni próbowali demokraci tak troszkę nie podpaść żadnej z stron tego konfliktu, bowiem chociaż demokraci Kamali, pod dowództwem Kamali Harris chcą odzyskać poparcie Arabów, sama Kamala Harris jest mocno lewicowa, a to jest też coś, co jest tożsame, jeśli chodzi o politykę kandydatów skrajnie lewicowych w Ameryce, że oni są bardziej propalestyńscy, tak jak chociażby Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, niż ci demokraci głównego nurtu, którzy stoją mocniej za Izraelem. No Kamala Harris próbowała nie podpaść ani Arabom, ani jednak też nie podpaść do końca Żydom czy środowiskom proizraelskim w Ameryce, bo ich głosy też są bardzo istotne. Dziękuję Tomaszu i dziękuję Państwu, że z nami jesteście. Na zakończenie przypomnę, że partnerem głównym kanału Niepoprawny Dyplomata jest Poszetka, która obrała prowadzących, czyli nas. Moi drodzy, subskrybujcie kanał Niepoprawny Dyplomata, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o historii, kulturze i polityce amerykańskiej. Wybory w USA 2024 to u nas. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć i żeby słowu stało się zadość, Tomasz Winiarski i Mikołaj Teperek. Nowy Jork, Nowy Jork. Na razie, cześć.